Hejka! Dzisiaj zbadamy sobie tajemny świat wampirów. Wampiry kojarzą się z niesamowitą urodą, szybkością, posypaną brokatem skórą. No i wampiry są piękne i sexy, dlatego stworzymy sobie zupełną odwrotność takiego typowego, fajnego wampira. Ale zapytacie Pia, co my dzisiaj będziemy robili? No po prostu przemienimy każdego mieszkańca miasteczka, każdego naszego sąsiada w wampira. Hihihi, zrobimy rudego wampira. Widzieliście kiedyś rudego wampira? Żółta cera, jakby miał żółtaczkę. Monobrew i będzie miał te brwi jeszcze tak do góry, takie... O Boże! Idealne oczy! Ej, zróbmy mu takie wielkie wary, takie ogromne, wiecie, że on będzie się wsysał w tą szyję. Nos jak skocznia narciarska i taką wielką głowę mu zrobimy, taką ogromniastą. Jestem zadowolona z tego efektu, ciekawa jak wygląda z dale. O Boże! Jak jakiś gremlin. Ej, no i wampiry zawsze są takie fit, nie? Takie wysportowane i w ogóle. To zróbmy z niego takiego grubaska, żeby miał taką sylwetkę, wiecie, taką niestworzony do sportu. Tak jak ja. Ej, super, wiecie co ja mu jeszcze zrobię? Ja mu tak zrobię takie niepasujące zupełnie chude rączki. Cudowny. Która jest na maksa najlepsza. Ona się robi taka nienaturalnie wielka na jego pani. Zobaczcie, wygląda jak Grażyna. Nazwę go Grażyn. No to teraz musimy go ubrać w coś takiego niebezpiecznego. To jest druga wersja, to jest pierwsza. Będzie budził prawdziwą grozę. I ma specjalny artefakt Grażyny. A jest to słuchawka, z którą może się porozumiewać zawsze z obsługą bądź z szefostwem. Tak, błagam, zróbmy mu takie zmarchy na czole, jakby właśnie próbował się załatwić w toalecie i nie mógł zrobić kupy. Podkrążone oczy, to jak ja po maratonie grania w Simsy. Zęby szczerego złota. Będzie zły, wredny i niezrównoważony, idealnie. Grażyn Kalen gotowy jest. Mieszkańcom jakiego miasteczka zamienimy życie w prawdziwy wampirzy koszmar? Wiem, mam genialny pomysł, widzowie. Niech to będzie pustynia, żar z nieba się toczy, po prostu, wiecie, i wampiry w środku gorącej pustyni. Widzę, że tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery rodzinki, no to standardowo. Kupmy działeczkę. Grażyn, jaki ty jesteś piękny! O nie, słońce go pali! Dobra, muszę wybudować szybko mu jakąś kryjówkę, żeby go słońce nie spaliło, żeby mógł w nocy grasować i niszczyć życie innym simom i wszystkich zamieniać wampiry. A wy, jeśli jeszcze nie zostawiliście łapkę w górę, to zostawcie łapeczkę w górę. To będzie naprawdę mroczny dom. Zrobimy mu taką mroczną wieżę. Są trzy piętra, tylko z jednego będziemy korzystać, bo nie mamy za bardzo hajsu. A właśnie, jeszcze miałam wam powiedzieć jedno. Kochani, kuchenne rewolucje będą w środę. Oczywiście od razu wam się udało wbić te 5000 łapek w górę i w środę będzie premiera. Już nagrałam, tylko muszę zmontować. A my w domu naszego Grażyna będziemy mieli tylko najbardziej potrzebne rzeczy, czyli właśnie starodawny kibel, trumnek, komputerek, żeby mógł sobie grać w Simsy, toaletka, żeby zawsze mógł zadbać o swój wyjątkowy i perfekcyjny wygląd. No i przydałaby się jakaś lodówka, co nie? Żeby mógł sobie zjeść jakieś jedzonko, jak tylko zgłodnieje, więc tutaj zrobimy taką lodóweczkę. Ta-dam! Gotowe, kochani! Jest lodówka z... podajnikiem, tutaj jest podajnik, będzie można sobie rozmawiać z jedzeniem, kiedy już będzie gotowe. Trochę się denerwuję, nie wiem, czy się Grażynowi jego domek spodoba. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. Jak Grażyn, ja się bardzo postarałam. O, czekajcie, idzie, co zrobi pierwsze, jak przyjdzie do domu na komputerek i szuka w internecie, kiedy mogę polować na simów. Nie, on chce kupić nowy dom. No wiesz co, moje serce! Dzwoni do nas święty Mikołaj i chce z nami jechać na urlop. Weź spadaj, ty stary pedofilu. No pięknie się nasza wieża prezentuje, cudownie. Na tej pustyni, o matko. Jeśli gracie wampirem, to artefakt, bez którego obejść się nie możecie, to stoi jak na parasole. Czy to jest parasol w kaczuszki? Bierzemy. I wtedy wasz sim, jeżeli będzie padało, bądź jest wampirem, będzie ten parasol wyciągał. Idzie do nas jakaś opętana typiara. O matko, ona wygląda naprawdę creepy. Ma parasol! Ma parasol w kaczuszki! Ej, wygląda słodko!
O, przyszła kolejna sąsiadka i przyniosła ci nawet ciasto. Siema, blondyneczko, ja ciasta nie jem, ale mogę zjeść twoją piękną szyję. Właśnie, jak się nastawia! Ona się nastawia, żeby on ją ugryzł. O Boże, ona jest creepy. Jesteśmy w Stranger Wheel, więc niektórzy Simowie są po prostu czasami opętani. Spróbujmy ją ocknąć. O matko, dawaj jeszcze raz jej walnij, w ryjca jej walnij, dawaj. Dobrze, ha, ha, ha. I nikt nas za to nie ukaże. I co, pomogło jej to? Nie, nadal jest opętana. Kolejna typiara, która jest opętana, przyszła. To ja nie sądziłam, że to będzie takie trudne. Wszyscy na ten moment są opętani. Minęło trochę czasu i Grażyn próbował ocknąć tych ludzi, ale oni w ogóle nie chcą się ocknąć. Cały czas mają takie miny. Lecimy na miasto odwiedzić jakiegoś innego sąsiada i przemienić go już w wampira. O, tutaj mieszka sobie taka skromna rodzinka. Ładny domek. Proszę wejść. Zostaliśmy zaproszeni do środka. Koleś chyba nie wie, kogo zaprosił do środka. Ej, a to od razu do niego na łóżko? Siedzi sobie typ tutaj przy telewizorku, Grażyn właśnie do niego podszedł. Przemień wampira! Przemieniamy go od razu w wampira. Tak, zróbcie to przed oknem, przy którym się bawi jego córka. Oj, Dylan, masz pecha! Nawiedził cię potężny wampir, Grażyn. O, ty! Aha! Dylan wypił esencję wampira i przemieni się za kilka dni. Super! Siema młoda, kiedy masz urodziny, bo chcemy cię przemienić w wampira? Jak można się tak zachowywać? O Boże! Ja chcę zrobić tort dla twojej córki, żeby ta córka mogła mieć urodziny, żebyśmy mogli ją od razu zamienić w wampira. Ej, postarzymy ją teraz! O, przyszła stara z pracy! No, kochani, już drugiego sąsiada przemieniliśmy w wampira, właśnie przyszedł jej mąż. Jess wypiła esencję i przemieni się za kilka dni. No właśnie widzę. Ej, dobra, mamy urodziny, wszystkiego najlepszego, nie? Ej, wyobraźcie sobie, że wbije jakiś wampir do was na chatę, co się dopiero przeprowadził i niszczy wasze życie. Nie, no ładna dziewczyna z niej wyrosła, zobaczcie. Grażyn, gdzie ty jesteś? Boże, on teraz bije jej misia, przestań. Ej, ona tutaj, no, fajna, fajna, fajna kobieta, podoba mi się ona. Pod podwójnym wrażeniem jest, a tego boli brzuch ciągle. Dać ci krople żołądkowe? No to przemieniamy teraz wampira Christy i cała rodzina już będzie przemieniona. Ty to jednak jesteś specjalistą, Grażyn. Stary tam stoi w szoku, a Grażyn, kurde, znowu będą musieli pić moją drogocenną krew. Dobra, spadaj wieśniaro. Ona teraz, tato, jestem w ciąży. Grażyn właśnie stara się poderwać Jess i stara się z nią zaprzyjaźnić, bo mi się ona podoba. Ja bym zrobiła z niej naszą kochankę. Biorę, postaraj się o dziecku. O nie, będzie policzkowanie, tak, złamane serce i policzkowanie. Dobra, tam Dylan, nie panikuj. O niej ta, ona ma wywalone, się nawet nie przyjmuje. Idzie szczęśliwa, zadowolona tutaj. Grażyn figlowo po raz pierwszy. Boże, jak on wygląda w tej piżamie. Co ty robisz? Boże! Ona tak wstała. O kurde, moja rodzina. Ej, wszyscy mają, że go nie lubią! O, dlaczego? Ej, teraz masz wyrzuty sumienia? Ej, ona ma dość, ona wychodzi z domu i nie wraca. Dobra, zostawiamy ją. Zmęczony był tymi igraszkami nasz Grażyn, więc wysłałam go na chwilę do spania. Gotowy jest do dalszych łowów, widzowie. I teraz odwiedzimy sobie kolejną rodzinę, zaraz zobaczymy jaką. Ja wybiorę tą najbliższą, która jest najbliżej nas. Zapukajmy do drzwi, jak się skrada! Ej, nie wiem, czy nam otworzą, bo jest druga. Ej, proszę wejść. Wy nie wiecie, co wy zrobiliście. Poniedziałek, 2:34 w nocy. Alice sobie na grillu robi hot dogi. To się nazywa odpowiedzialność. Widzę, że lubicie nocny tryb życia, więc dobrze się składa. Po to tutaj jestem. I wyobraźcie sobie, że w środku nocy wchodzi wam obcy chłop tak ubrany do domu i tańczy. O, dzień dobry! Jaka tutaj ładna simeczka. O nie, przyszedł ten opętaniec, widzowie. Alice idzie jako pierwsza, bo trochę się już z nią zaprzyjaźniliśmy i też mi się podoba bardzo ładna simeczka. Ej, co ty robisz? Ej, ja się trochę boję, ona jest taka bez kitu. Jakaś obecność Annabel w jednym, ty. Robi to ona, jak patrz, jaki creep w ogóle z tej baby. On przyszedł i taki, co się tutaj dzieje? Co ty robisz? O, ocknęła się, idealny moment. Kolejna przemiana wampira następuje, a ta tutaj myśli o tym, żeby nam wpierdzielić. Zaraził się od niej. O nie, widzowie, nie uwierzycie. Wypił z niej plazmę, bo ja mówię, najpierw niech się napije, nie? I ją ugryzł i wypił z niej plazmę. I teraz zobaczcie, jak wygląda. O Boże, fuj. I teraz jest opętany.
No nie, nie możesz wychodzić na dwór. On jeszcze gorzej wygląda, się zachowuje jak ona. Ja nie wiedziałam, że można się zarazić. Boże, weź w ogóle. Jakie on mordy teraz robi. Jaka morda. Jak on wygląda okropnie. Jak Grażyna z horroru. Ej, no wypadł stąd koleś, my tutaj... Pierwszy pocałunek, może się zgodzi. Ej, czemu wszyscy tutaj przychodzicie od razu do tego pokoju? I niech ona zostanie dziewczyną Grażyna. Jest wolna, będzie wampirką, jest bardzo ładna. Dobra, zgodziła się, no to teraz może postarajmy się o dziecko. O, brzuch ją boli, o już czuję, ciąża nadchodzi. O, proszę, jaki Alvaro. No w tym domu już jest każdy zarażony, oni myślą, że są chorzy na coś. Uuu, jest w ciąży. Grażyna, ja nie wiem, czy ty jesteś świadomy tego, że ty będziesz ojcem. Czy on jest na to gotowy? Widzowie, jak myślicie? Jest gotowy czy nie? Jesteśmy u kolejnych sąsiadów, gdzie mają ogromną chawirę, ale ich sobie zaprosimy do nas do domu, bo jest środek dnia i to jest zawsze ryzykowne, bo on mi tam wychodzi na dwór, ma jakieś takie swoje odchyły, jak to Grażyn. Boże, on idzie 5 lat tutaj do niej. Nie mam zamiaru cię umoralniać, ale podobno nie umiesz dochować wierności. I kto to mówi? Halo, to ona zdradziła swojego faceta w jego obecności. Podobno ty i Alice chodzicie ze sobą, gratuluję zdobycia nowej dziewczyny. Boże, ta babka ma rozdwojone jaźnie. Postanowiłam zaprosić do nas do domu naszych sąsiadów. O, dzień dobry, ale fajnie, że jesteś. I przyszła ta typiara, co nas zaraziła. O, uda się, tak, udało się. I teraz robimy tak, zablokuj drzwi dla wszystkich, z wyjątkiem Grażyna. I tym sposobem mamy tutaj naszych w lodówce niewolników. Zastanówmy się, kogo by zjeść z pierwszego. Co prawda on teraz nie jest głodny, tu ma w ogóle okienko, gdzie może sprawdzić ich świeżość. Jakoś. Ja bym sobie przemieniła najpierw właśnie tą parę. Meredith wypiła i za jakiś czas przemieni się wampira i super. I przemienimy jeszcze jej faceta, bo w sumie on jest spoko. Typiara! Ej, typiara nas zaatakowała! Grażyn, weź jej nawal! Co nas zaatakowała, typiara? I w ogóle, słuchajcie, wypiliśmy z niego krew i nagle ona się na nas rzuci. O kurde, co ty... Ole ją pocisnął! Jak zleciał z nieba niczym Jezus. Z czym mam problem? Mam problem z tobą. Cały czas jestem na ciebie wściekły. To chyba oczywiste. No i idealnie. Słuchajcie, teraz możemy obserwować, jak nasi sąsiedzi zamieniają się w wampira. I ona nie zasługuje na to, żeby być wampirem, więc po prostu będzie tu zamknięta. O nie, opętało nam go. No nie, o nie, obecność. Paranormal Activity, Grażyn 2. Nie, jeszcze przebrał się w hot doga, jesteśmy skończeni, Grażyn! Oni się przemieniają w wampiry teraz! O kurde, ona została sama z nimi, dobrze! Grażyn odwala jakąś manianę na dworzu, przed chwilką rozmawiał z tą roślinką. No nie, no kurde, widzowie, Grażyn biega teraz po całym miasteczku. Grażyn, ty musisz siać postrach, czy on nie jest uroczy, widzowie? No kochani, uważam, że zemsta jest słodka, bo oni na zmianę piją z niej plazmę i są już wampirami, więc w sumie nie, ich byśmy mogli już wypuścić. Ej, nie. Ona go... Ej, teraz każdy, kto z niej wypije plazmę... Ej, każdy, kto wypije z niej plazmę, robi się opętany od razu. Przyszła do nas nasza dziewczyna pod dom i przemieniła się właśnie w wampira na naszych oczach. Ej, urodziło się dziecko. Witaj, Grażyn, tu Jess. Chcecie zawiadomić, że właśnie urodził mi się Marian. Boże, Marian, jak mógłbyś tak nazwać? Chociaż w sumie. Także Grażyn ma dziecko. A jak dziecko podrośnie, to zaprosimy i oczywiście dorośniemy, ale najpierw musimy załatwić tą babę. Skoro i tak się już od niej zaraziliśmy, to ja mam pomysł, jak ją zlikwidować. Przemienimy ją najpierw w wampira. Dobra, przemieniliśmy ją właśnie w wampira. No więc tą trójeczkę w wampiry zamieniliśmy. Ich również zamieniliśmy. Tutaj też byliśmy i wszyscy są wampirami, nawet mamy tutaj z nimi dziecko. Został ostatni koleś, który się uchował. O, nawet stoi tutaj, to będzie szybciej niż myślałam. Co się stało? Kamera mi na nią poszła. Ej, ona się dopiero teraz zamienia wampira? Czemu tak późno? Ej, jakiego masz outfitan? Nawet zadbałaś o ochronę przed słońcem. Dobra, my przemieniamy Grzegorza właśnie wampira. Ostatni nieprzemieniony sim tutaj. No, dobra, udało się. Ej, musimy jak najszybciej wracać do domu, żeby się nie zjarał. Oj, szybko, wracamy do domu. Nie gadaj, wracaj do domu. Panika przyszłego rodzica. Nie mów, że ona właśnie rodzi. O nie, nie panikuj.
musicie wrócić do domu, bo się spalicie. Nasza Alice właśnie rodzi, jeszcze nie urodziła, ale lada moment się to stanie. I wtedy zrobimy wielką imprezkę dla wampirów, gdzie zobaczymy wszystkich naszych przemienionych mieszkańców i nie tylko. Ej, ale wiecie, co się robi na imprezie, nie? Trzeba najpierw zapewnić prowiant, więc ja sobie zatrudnię złotą rączkę, zatrudnię sobie nianię i zamówię pizzę z dowozem. Dzwoni telefon, chyba urodziła, tak, urodziła dziecko. Tu Alice, chce cię zawiadomić, że właśnie urodził nam się Jan, śliczny mały chłopiec. O, drugi chłopczyk. No, udało się, zamknęłam te trzy kobitki tutaj. W tej naszej lodówce i teraz one będą po prostu żywym jedzonkiem. O, patrzcie, kto się zmienił w wampira, zobaczcie. Jeszcze jak opętana była, po prostu to jest niezłe kombo. Jaki strój ma wampirzy w ogóle, w co... O Boże, a ty wyglądasz jak jakaś straszna lalka Chucky czy coś takiego. Nasze dzieci dorosły, właśnie na to czekałam. Jest Jan i jest Mariano i oboje są Rudzi, także mocne geny. Gospodarz to oczywiście Grażyn, goście, zaprosimy wszystkich naszych sąsiadów. Boże, w coś ty się ubrał, wyglądasz jak buka. Uuu, jaki mroczny wampir, witam wszystkich. A wiecie, co się dzieje? Oni się przemieniają tylko i wyłącznie na naszych oczach. Kolejny się przemienił, okej. Okay. Nasz syn! Który to? To jest Marian. Marian. Ej, Marian nie wygląda tak źle. Zaraz go dorośniemy i zobaczymy. Ej, a tu jest drugi nasz syn! Ja ich dodaję do rodziny. To są diabelni, to jest Jan. Diabelni bliźniacy. O nie, on ma taki sam ryjec. Ej, tu jest tak dużo wampirów na metr kwadratowy. Lodówkę otworzyłam. I zaraz pewnie będą, właśnie tak myślałam. O, nawet równocześnie, jak super się udało. Tak, normalnie sobie piją plazmę, słuchajcie, z naszego jedzenia lodówkowego. Pomagamy zdmuchnąć świeczki Marianowi. Marian jest niby ładniejszy, bo ma z jakiegoś powodu super niebieskie oczy. Ej, on wygląda ładnie. Nie wygląda tak źle, oczywiście zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał jako nastolatek. Dorośniemy Jana. Ej, Jan wygląda jak diabeł, nie? O Boże. O Boże! Dobra, a drugi? O Boże, Marian ma ten nos! Dobra, jednak oni nie są... Nie, jednak oni nie są za ładni. Zobaczcie, no. Marian wygląda tak, a to jest jego brat, Jan. Także oboje są podobni do Grażyna, nie ma co ukrywać. I oboje są wampirami, także jesteśmy dumni z naszych synków. Czas na najlepszy moment w naszym odcinku, czyli zemstę. Na Simsy, która skaziła naszego Grażyna. Stworzyłam loże wampirów i oni właśnie patrzą, jak ona umiera. Spalona przez słońce, znaczy palona w tym momencie. Siedzą sobie wszyscy, ten zażenowany, że to jego rodzina. Grażyn oczekuje na finał. Chciałam pogrubić ogrodzenie, bo nam przeszła przez to małe, ale i tak widać, jak się pali. O, wszyscy wstali. Tak, nastąpiło to właśnie teraz. Grażyn, jaki szczęśliwy! Grażyn, jak się cieszy! Z małymi komplikacjami, lecz udało nam się zamienić całe miasteczko w wampiry i obecnie w Stranger Wheel nie żyje ani jeden sim, są tylko i wyłącznie wampiry. W dodatku, jeżeli ci simowie będą się teraz rozmnażać, to całe ich potomstwo również będzie wampirami. Wiadomo, że wampirów może być mnóstwo, ale Grażyn jest tylko jeden. Jeśli podoba wam się Grażyn i podoba wam się ten film, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, a jeśli nie macie wampirów, to polecam wam kupić na Instant Gaming, bo kosztują tylko 62 zł. Obecnie jest promka minus 34%, a fajne w wampirach jest to, że jeżeli miasteczko przejmą wampiry, to miasteczko staje się typowo wampirze, ponieważ simowie, którzy się do niego przeprowadzają, stają się pożywieniem, a wampirze rody dominują całą miejscowość. I polecam wam sobie zagrać takim wampirzym rodem przez dłuższy czas i zobaczyć, co się wydarzy. A jeżeli chcecie zobaczyć taki film, gdzie gramy bardzo długo wampirzym rodem, to zostawcie łapkę w górę. Jak wbijemy 8000 łapek w górę, to wam taki film od razu nagram i wrzucę. Z tej strony Pia, hejka!